Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. No właśnie, odchudzaniem. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym sobie porozmawiamy o moim odchudzaniu. O moim odchudzaniu aktualnym, ale może gdzieś tam też zahaczymy o Przeszłe odchudzanie, to które już za mną, czyli minus 40 kg. Zobaczymy, zobaczymy. A dlaczego zobaczymy? Bo to dzisiaj wy ustalacie zasady. Na Instagramie poprosiłam Was o zadawanie pytań, żeby zrobić QA dotyczące mojego odchudzania. Więc, nie przedłużając tego wstępu, zabieram się do czytania Waszych pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Zapraszam. Lecimy z pierwszym pytaniem. Malwik B, przez V w środku, zapytała się mnie, lub zapytał się mnie, jak wygląda mój standardowy dzień jedzenia. Myślę, że to jest dobry materiał na osobny film, ale oj, nie, nie powiem wam, kiedy coś takiego by się udało nagrać, żeby przez cały dzień właśnie pokazywać, jeszcze tak jakoś ładnie. No, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Mężu, szykuj się, robimy to niedługo. Mój standardowy dzień jedzenia wygląda tak, że wstaję sobie rano, nie jem zbyt prędko, śniadania, może, że jestem jakoś wyjątkowo głodna. Zazwyczaj zjadam e, śniadanie na słono, zazwyczaj jest to pieczywo, są to kanapki, czasami z jajeczkiem, czasami bez, czasami z wędliną drobiową. Podstawę e, stanowi zawsze serek śmietankowy, taki wiecie, typu almette. Jest całkiem sporo warzyw, w, jakby wiecie, one nie są tylko na kanapce, o, może tak, są także na talerzu tak obok kanapeczki, chociaż no, nie ma też ich jakoś tak super dużo, jak na przykład staram się na obiad, bo rano no, nie lubię za dużo przeżuwać i gryźć, i wszystkie te moje ruchy są takie wiecie powolne i nieciekawe. Więc tak, więc najczęściej są to kanapki, najczęściej są to jajka, czasami jest to jajko gotowane. Raz na jakiś czas mi się zdarzy zjeść na słodko, zacząć od owsianki, ale, ale to już naprawdę raz na pół roku mi się zdarzy zjeść jakiś słodki posiłek z moją córką, czyli na przykład kiedy jej robię placuszki, to sama zjadam te placuszki. Ostatnio, słuchajcie, na śniadanie zrobiłam gotowany ryż z jabłkiem. Na surowo, nie gotowałam, nie gotowałam tego jabłka z ryżem. I do tego skier po prostu najzwyklejszy, tylko że posłodzony słodzikiem. Posypałam to cynamonem. Przed spożyciem, tak wiecie, porządnie wymieszałam. Boże, jakie to było pyszne. Także to jest takie śniadanie na słodko, do którego chciałabym wracać. No a tak poza tym to kanapki, no nie ma co ukrywać. Szakszuka czasami, ale do tego też jem pie pieczywo. Uwielbiam szakszuki i jeżeli macie mój, mojego e-booka Fit Obiady, to tam są moje pomysły na szakszuki. Uwielbiam tą taką najzwyklejszą, prostą, ale też kocham na przykład z łososiem wędzonym, albo sobie jakiegoś sera wrzucić. Ach... Naprawdę, szakszuki to jest to. No, no i tu już mamy połowę podcastu, a Paula się rozgadała o śniadaniu. Potem na drugie śniadanie zjadam coś słodkiego zazwyczaj. Jak mi się bardzo nie chce, no to jest to po prostu skyr i garść orzechów, albo banan, i skyr, albo sam banan i orzechy. A jak mi się chce, to jest owsianka albo y, wszystko tak, jakbyście robili moją owsiankę, czyli na skyrze, tylko pomijam płatki owsiane i sobie na przykład sypię jakieś musli gotowe, albo ostatnio wsypałam resztkę ciastek owsianych. Tak, wiecie, jak się zje wszystkie ciastka, na, na dole zostaje taka garstka właśnie odłamków, to ja sobie to wsypałam zamiast musli. No i są tam jakieś bananki czasami, jabłuszko, gruszka. To zależy od dnia i zależy też od tego, co jest. Wczoraj na przykład na drugie śniadanie zjadłam właśnie skyra naturalnego. Małą garść nerkowców i całkiem sporą porcję arbuza. Agatka kupiła sobie w Lidlu Arbuza, więc teraz musimy go zjadać we dwie, bo niestety mój mąż nie je. Nie lubi arbuzów. No, także drugie śniadanie to jest zazwyczaj coś słodkiego. Potem jest obiad. Obiady u nas są takie bardzo proste czyli jest to ryż kasza lub makaron. I do tego jest jakiś sos taki w stylu jednogarnkowy, czyli przysmasz cebulę, marchewkę, cukinię, paprykę, kurczaka, zalej czymś, na co masz aktualnie ochotę, czyli albo przecierem pomidorowym, albo jakąś nie, niezbyt kaloryczną śmietaną, odpowiednie przyprawy i jazda. Albo jest to obiad z piekarnika, czyli są to frytki mrożone, upieczone i do tego różne dodatki. Jak bardzo nie ma czasu, to biorę mrożone warzywa i po prostu wrzucam je na rozgrzaną patelnię i potem je też czymś zalewam i znowu albo mm, przycieram pomidorowym, albo śmietaną dwunastką, albo osiemnastką, ale zazwyczaj to jest tak, wiecie, jak najprościej się da. Bardzo często wegetariańsko, bardzo często. Bo nie rozmrożę mięsa, bo zapomnę, bo się zepsuło i wtedy ratuję się najczęściej soczewicą czerwoną albo fasolami z puszki. E, też często ciecierzycą. E, no. No i raczej, raczej idziemy w stronę takiej prostej, szybkiej kuchni. Myślę, że z takiej też już jestem tutaj znana. Jeżeli kiedykolwiek korzystaliście z moich jadłospisów albo z moich e-booków, to to jest właśnie moje gotowanie. Moje gotowanie za bardzo się nie różni od tego, co jest w e-bookach. Raczej różni się w tą stronę, że jak w e-booku jest coś bardziej skomplikowanego albo dłuższego, no to u mnie jest po prostu rzadziej w kuchni. Ale raczej te pomysły które w większości się znajdują w moich materiałach, czyli właśnie pomysł na sos taki z makaronem, sos siaki z kaszą, no to to jest moja codzienność. Ja uwielbiam to, że po prostu mogę wstawić jeden garnek z węglami i dam niech sobie pyrka kasza albo ryż, drugi garnek taki z sosem takim wiecie warzywnym, na warzywach, potem dodać sobie jakieś tam czy mięsko, czy roślinne źródło białka i do widzenia. <laughs> ja nie potrzebuję więcej do szczęścia. Potem jest podwieczorek, przekąska różnie to bywa, czasami zaspokoi mnie po prostu jakiś baton, niekoniecznie fit, może być nie fit, albo coś w połowie drogi, czyli takie z Biedronki, takie alamusli. musli, one są tam słodzone, oczywiście dość kaloryczne. Można na pewno znaleźć bardziej fit i zdrowe batony, ale ja też lubię takie, które niekoniecznie są poświęcone przez, nie wiem, matkę boską w fitnessu. Też takie mogę zjeść, jest kawusia. Jak mam większy apetyt, to jeszcze to podbiję wszystkie. Z krem, czy jakimś owocem, no i potem jest kolacja. Kolacja to są często kanapki. Podobne jak były rano na przykład. Albo robię sobie posiłek z resztek, nie? czyli tutaj kawałek bułki, bo agatka na przykład nie dojadła, tutaj coś się psuje, więc sobie skrajam to, żeby to zjeść i robię sobie taki szwedzki stół, tylko że po prostu na małym talerzyku, nie, czyli wszystkiego po trochu jakoś to. Ja nie muszę mieć jakoś super skomponowanych też smaków, musicie wiedzieć. Dla mnie to też jest posiłek, że ja dojem trzy łyżki zupy. Pół bułki, resztkę jogurtu, dla mnie to też jest posiłek. Ale czy zawsze to tak idealnie wygląda? Oczywiście, że nie. Czasami o czymś zapomnę, nie przygotuję, wyjdę coś tam, coś tam i dopada mnie wilczy głód. Czasami zjem na mieście, najczęściej są to takie posiłki te niegłówne, czyli zjadam drugie śniadanie, albo podwieczorki i będzie to ciasto. Albo to będzie, no dobra, najczęściej ciasto, jakiś może deser w słoiku, ale nie ukrywam najczęściej ciasto, albo mam ochotę na jakąś, nie wiem, kawę słodzoną taką z jakimś syropem i bitą śmietaną. Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się. Albo wejdę do Żabki tam coś kupię. Wtedy raczej kupuję zdrowe rzeczy. Jakąś bułkę właśnie pełnoziarnistą z dodatkami. Niemniej próbuję Wam powiedzieć, że nie zawsze te dni są takie idealne, jak Wam powiedziałam, że tutaj jajeczka, a potem taki szybki obiad i jestem taka super ekstra. Nie. Czasami jest tak, że zjem kolację, położę córkę spać i mam ochotę po prostu zeżreć pół kuchni, łącznie z kafelkami, szafkami i yy, yy, wiecie uchwytami od szafek i mogłabym to jeść czasami jest i tak zdarza się, że robimy sobie wieczorem jakiś seans ostatnio kupiłam Lacey Oven Baked, zjadłam ich połowę połowę paczki, tej dużej paczki też tak jest trudno. Takie dni też przychodzą, bo mamy ochotę zjeść chipsy do serialu. Koniec, kropka. Gdybym za każdym razem, każdego dnia była tak cudownie odżywiająca się, jak Wam przed chwilą powiedziałam o tym takim jadłospisie standardowym, no to myślę, że dawno bym już mogła ważyć tam, wiecie, 55 kilo i być modeleczką. A tak nie jest. Mi się nigdzie nie spieszy. Ja lubię swoje życie, lubię swoje jedzenie. Nie mam zamiaru się katować, bo katowanie się mi nie służy. Natalia podłoga giraffa. Pyta się, czy w weekend następuje rozluźnienie w diecie? Jak sobie z tym radzisz? Następuje i nie radzę sobie. Po prostu nie walczę z tym. Może tak. Moim radzeniem sobie z weekendami jest to, że ja sobie po prostu w weekendy pozwalam na to, na co mam ochotę. Zazwyczaj śniadanie i drugie śniadanie zjadam podobne jak w tygodniu, ale bywa i tak, że nie jem na przykład śniadania i jem po prostu. Później taki wiecie: branch i jest to większy posiłek. Moim zdaniem nie ma co walczyć. Jeżeli my wiemy, że te dni będą inne, no to dostosujmy to tak, żebyśmy mogli w tych warunkach w miarę się odchudzać albo po prostu wyjść na zero kaloryczne. Niżeli dalej próbować być takimi super fit. I potem się dziwić, że co weekend kończymy, wiecie, z napanem obiadania się w sobotę wieczorem i w niedzielę wieczorem. Żeby tego uniknąć, musimy pójść na pewne kompromisy i być bardziej elastycznymi. Ja dlatego sobie pozwalam na więcej. Zakładam, że nie jestem wtedy deficycie, w deficycie, ale też staram się mieć wszystko w takiej kontroli, czyli nie, że skoro nie jestem w deficycie, to teraz poszły konie po betonie, ja jem wszystko, no bo wtedy zajem deficyt cały co się udało wytworzyć w inne dni. Raczej jestem taka, że okej. Okay. Mogę sobie pojeść, ale bez przesady. To są też momenty, kiedy coś zamawiamy, na przykład albo kiedy właśnie zjadamy, yy, zjadamy jakieś chipsy czy popcorn do, do serialu. No i może powiem Wam tak, w niedzielę zrobiliśmy coś takiego, że ja wiedziałam, że będę chciała zjeść więcej. Poszłam na miasto jeszcze z przyjaciółką, zjadłam ciasto. To, żeby to gdzieś tam zmieścić, nie licząc kalorii, zrobiłam 15 minut rozruchu w domu, po prostu potańczyłam przed telewizorem, a potem na to ciasto z przyjaciółką poszłam na piechotę. Nie I zegarek mi pokazał ponad 100% dziennej aktywności. Dzień wcześniej chyba były te lejsy oven baked wieczorem, więc zrobiłam tak, że zjadłam większy obiad, potem jakąś przekąskę i potem już nic, jakby nawet nie potrzebowałam jeść, bo byłam tak nasycona i odmówiłam kolacji, bo wiedziałam, że jeżeli zjem kolację, to będę ją jeść na siłę, a potem jeszcze bardzo chciałam zjeść te oven baked, które kupiłam, więc po prostu jak usiedliśmy do filmu, to od razu sobie Otworzyłam oven bejkty i do widzenia. U mnie każdy weekend jest inny i raczej on opiera się na takiej, na takiej zasadzie elastyczności, bez presji, że ja muszę być w deficycie. W weekendy też rzadko ćwiczę, raczej stawiam na kroki albo właśnie tak jak w tą niedzielę podbiłam to sobie tańcem. No ale to było wiecie, 15 minut. To było coś takiego przyjemnego. Włączyłam sobie telewizor. Moja córka była ze mną, także gdzieś tam można to zakwalifikować jako taką aktywność, która nie nie wymagała ode mnie jakiegoś osobnego przygotowania nie creepy in Pin Makeup. Pyta się, czym różni się Twoje obecne odchudzanie od tego minus 40? Myślę, że wieloma latami doświadczenia. Myślę, że różni się tym, że jestem zupełnie innym człowiekiem i jestem w tak zupełnie innym miejscu mojego życia, że nawet ciężko, <coughs> ciężko mi to sobie wyobrazić, jak o tym myślę. Jestem o wiele bardziej dojrzałą osobą, o wiele bardziej refleksyjną i nie mam w sobie. Ja wiem, że to smutno zabrzmi, ale no taka jest prawda, że z wiekiem. My też zyskujemy na takiej stoickości, tak mogę powiedzieć. Nie jestem tak beztroska i radosna jak wtedy. Wtedy wydaje mi się, że dużo rzeczy mm, szło mi nieco łatwiej bo ja po prostu miałam łatwiejsze życie. Moim jedynym obowiązkiem było chodzenie do pracy. Chodzenie do pracy, a poza tym byłam młodym dorosłym, który mógł czerpać z tego życia do, dosłownie zewsząd. Bardzo często widziałam się ze znajomymi, miałam bardzo rozwinięte życie towarzyskie, nie było żadnego koronawirusa, nie było żadnych problemów. No zarabialiśmy mało oboje i byliśmy raczej ludźmi, którzy wkraczali w dorosłość, ale nasze jedyne koszty to był na przykład tylko kredyt hipoteczny, który był niziutki wtedy w porównaniu do tego, jak teraz skoczyły stopy pro. Zupełnie, naprawdę, zupełnie inny moment w życiu. Ja miałam też dużo wolnego czasu. Mimo, że mi się wydawało, że dużo pracuję, to gdzieś tam udawało się wcisnąć sporo wolnego czasu, właśnie na spotkanie ze znajomymi i na treningi. To był taki moment w życiu, jak oczywiście go teraz będę idealizować, bo patrzę z dużej perspektywy czasu. Ale to był taki moment, gdzie wydaje mi się, że to szło jak w jakiejś takiej grze komputerowej, że tylko idziecie i zdobywacie punkty. I pim, 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 i następny level. I znowu pim, pim, pim punkty zdobyte, i następny level. Dzisiaj jest tak, że ja często tracę te takie żyćka w, w tej grze i muszę startować na przykład od początku danego levela, nie? Albo muszę się cofnąć, żeby, żeby życie odzyskać, albo muszę włączyć pauzę, żeby to życie się zregenerowało. Dzisiaj jest po prostu więcej problemów. Jest zupełnie inna sytuacja na świecie życiowa, finansowa, pod względem odpowiedzialności. Myślę, że stan mojej psychiki mocno uległ zmianie, że wiecie, że jak wtedy nie było tyle problemów to nie było teraz tyle martwienia się. Znaczy co jest teraz na przykład samo stanie się mamą zmienia bardzo dużo. A jak jeszcze dołożycie problemy z tym związane jakąś depresję po drodze, jak było w moim przypadku, no to już w ogóle po latach możecie stwierdzić, że mocno się zmieniliście jako ludzie. Więc to jest główna różnica między moim odchudzaniem minus 40 a odchudzaniem Teraz. Ja też nie schodzę z wagi 120 kg, nie? Umówmy się, ja, żeby wrócić do wagi z ciąży, nie potrzebuję 40 kg. Owszem, przytyłam, no ale słuchajcie, nie stałam się znowu Paulą 120 kg na, na liczniku. Więc to jest też inne, inna droga. Ja wtedy robiłam wielką metamorfozę. Robiłam rewolucję w życiu, bo ja wcześniej nigdy nie miałam ugruntowanych nawyków. A teraz jest inaczej. Ja teraz te nawyki mam, jestem też specjalistą w swojej dziedzinie, edukuję na ten temat, mam na, nagrane masę materiałów, wiecie, setki ludzi, setki, dosłownie może już nawet tysiące dokonały zmian, ogromnych zmian w swoim życiu dzięki motywatorce, więc też z tej perspektywy znowu jest to zupełnie inne odchudzanie, bo ja idę jako człowiek wykształcony totalnie w temacie przez właśnie moją aktualną przemianę która no, będzie mniej spektakularna oczywiście, no nie będzie, wiecie, znowu minus 40 czy jakieś minus 60 bo wtedy no, mogłabym nie przeżyć tego gdybym schudła 60 kilogramów umówmy się, w każdym razie to mi też daje taką większą refleksję, większy spokój i większą cierpliwość to też jest spora różnica między minus 40 a teraz, że jestem bardziej cierpliwa, bardziej skłonna do autorefleksji, dużo rzeczy wiem, z czego wynikają, z czego wynikają gorsze dni, z czego wynikają słabości, dni, kiedy zupełnie mam ochotę zapomnieć o tym odchudzaniu, albo dni, kiedy wiecie, po zjedzonym posiłku miałabym ochotę zjeść jeszcze takie trzy, plus wejść do sąsiadów do domu i się spytać, przepraszam, macie coś do jedzenia, bo jeszcze bym coś zjadła. Także tak, to są takie różnice, które widzę na pierwszym planie. mila mar <laughs> Pyta, czy mam jakiś konkretny cel, ile kilogramów chciałabym schudnąć podczas obecnego, obecnego odchudzania. Na pewno chciałabym wrócić do swojej wagi z ciąży, czyli do wagi, która mi dała te moje minus 40 kg. Ja w najniższym momencie swojego odchudzenia, łatwo policzyć, 120 minus 40, ważyłam 80 kg. Był jeden dzień, kiedy zobaczyłam 79, pewnie przecinek 99, ale był jeden dzień, kiedy 80 rozmieniłam na 70, na pewno bym chciała do tego wrócić, chciałabym rozmienić 80 na 70, u mnie to już jest rozmiar 40-42, góra 40, bo ja biustu mam tyle co nic, a reszta raczej 42, bardzo dobrze się czuję w tym rozmiarze, naprawdę bardzo dobrze, chciałabym pójść dalej i to się łączy z jednym pytaniem, które tutaj widziałam, do jakiego rozmiaru chciałabym schudnąć. I kiedy uda mi się wrócić do 40-42, to powiem Wam, że chyba nie schodziłabym poniżej 38. 38 teraz wiecie, to jest bardzo względne, bo 38 są różne w różnych sklepach. Ja y, trzymam się rozmiarówki z hajemu. O, może tak Wam powiem. Trzymam się rozmi rozmiarówki z hajemu. Kiedy byłam osobą otyłą... To nie było tam na mnie ciuchów. Jedyne, w co wchodziłam, to ewentualnie w te ciuchy ciążowe, niektóre miały ten pas na brzuch ciążowy. Ja nie byłam w ciąży, ale, ale korzystałam z tego. No ale gdzieś tam, jak zaczynałam swoje odchudzanie jako otyła osoba, te kilka dobrych lat temu, no to nosiłam rozmiar spodni chyba CND 52-54. Udało mi się zejść do 44 tak ugruntowanego, a w takich krótkich momentach, właśnie tak jak Wam mówię, 42-40, no to teraz myślę, że 38. Jakbym widziała w Hajemie, to, to by było super. Ale ja też o tym nie myślę. Ja odpowiadam na to pytanie, bo ktoś je zadał, ale to nie jest tak, kochani, że ja o tym marzę, albo ja o tym myślę. Moje marzenia, cele, motywacja jest ulokowana zupełnie gdzie indziej. Ona jest poza ciuchami, ona jest poza wagą, aczkolwiek ja się wagą sugeruję, sprawdzam ją średnio co 2-3 tygodnie. A tak tylko po prostu żeby sprawdzać. Niemniej mogę wam powiedzieć, jest moja motywacja. Ona jest w moim ciele, a dokładnie w wyglądzie sportowym. Ja jestem troszeczkę takim fit świrkiem. W tym sensie, że lubię ćwiczyć, lubię ćwiczyć z ciężarami, lubię, jak ćwiczenia są ciężkie. Oczywiście ja tego nienawidzę, jak jestem w trakcie tych ćwiczeń. Mam ochotę wtedy wyzwać wszystkich, kopnąć tego trenera, rzucić w niego w ogóle tym kettle i powiedzieć za przeproszeniem. Typie, nie mów mi, że mam teraz robić przysiady. Przysięgam wam, że mam wtedy najgorsze myśli na świecie. Ale kiedy ja zrobię ten trening, albo kiedy już wiem, że idzie końcówka, kiedy widzę, że nie zemdlałam, nie wyszłam, nie rzuciłam w tym paketlem, jestem najszczęśliwsza na świecie. Kocham to, jak zmienia się moje ciało. Kocham widzieć gdzieś mięśnie. Oczywiście, one są przykryte tkanką tłuszczową, ale ja gdzieś tam je dostrzegam. Kocham widzieć to, jak coś się unosi, jak coś się większe, jak coś jest bardziej wypukłe, mniejsze, wrzeźbione i tak dalej, i i to jest motywacja moja. Ja sobie oglądam często pupy na Instagramie, mówiąc, Pupy nie mam na myśli kobiet, tylko dosłownie tych kobiet pupy. Oglądam sobie sylwetki, jak wyglądają rozbudowane uda, pośladki, nie młydki, brzuchy, klaty, plecy, wszystko. I to jest moja motywacja. Sportowa, jakaś tam określona sylwetka. Wiadomo, sportowa może być różna: atletyczna, rozbudowana, coś tam, coś tam, uprawiająca taki, a nie inny sport. Moja jest w stronę raczej rozbudowanej. No, i to jest, to jest mój cel. Na ciuchy, na wagę odpowiem wam, spytaliście, ale odpowiem też na to, o co nikt nie pytał. To stanowi moją realną motywację. Wygląd, konkretny wygląd ciała, konkretnie rozbudowane dane partie mięśni, no i sprawność podczas ćwiczeń. Maja DeBi pyta się, co jest dla ciebie najtrudniejsze w odchudzaniu? Obecnie. Najtrudniejsze są takie dni, dni kapcia. Takiego skapciałego kapcia. Czyli kiedy się budzę, na przykład nie wyspana, i ja już wiem, że będzie nie tak. Ja już wiem po prostu, że ciężko będzie cokolwiek ugrać takiego dnia. I ja wtedy nie chcę się myśleć o odchudzaniu, ja bym w ogóle jadła przez cały dzień. Najchętniej, tak wiecie, tu coś podjadła, tu sobie dogodziła, tam sobie dogodziła, potem nic, 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 potem zrobiła wypasiony obiad. Najtrudniejsze jest wtedy, kiedy ja autentycznie aż chcę wyłączyć myślenie. No, myślę, że wtedy mój sposób, ja sobie daję przestrzeń na te dni, dwa, trzy, i nie zamęczam się tym, że te dni są. Czyli mówię sobie na przykład, że ok, jak przyszłyście, to bądźcie, ale potrwajcie 2-3 dni i trzeba coś zrobić z tym, żeby one się skończyły. Kolejna osoba, Milczaku, pyta, co musi się zadziać, by zacząć? Znam skutki, nadwagi i otyłości, ale co musi się zadziać, żeby przystąpić do odchudzania, żeby odchudzanie się zaczęło? Powiem Wam z mojej perspektywy, ponieważ temu też chcę poświęcić dzisiejszy odcinek, czyli mojemu odchudzaniu. Kiedy zaczynałam tysiąc razy, miliony razy, kiedy to odchudzanie było, potem się kończyło, potem znowu było, potem znowu się kończyło, to ja wtedy za start uważałam taki moment już totalnego wkurzenia i przeświadczenia, które miałam w głowie non-stop, że muszę schudnąć, że muszę być szczupła. I ja sobie narzucałam tak dużą presję i Towarzyszyła temu też tak ogromna nienawiść do własnego ciała. Że próbowałam coś zmienić na ogromnym wkurzeniu i na ogromnej frustracji. To mi się nie udawało. Kiedy przyszła ta metamorfoza minus 40, to kilka lat temu, to tą próbę wyróżniało to, że ja stwierdziłam, że chcę, dalej chcę i, i dalej moim pragnieniem jest, żeby schudnąć. Coraz więcej minusów widziałam swojego życia jako osoby otyłej, ale zmieniłam nastawienie z muszę na teraz zrobię to inaczej. Bo co mi szkodzi? Co mi szkodzi spróbować odchudzania zupełnie innego? Co mi szkodzi odrzucić restrykcyjne diety, yy, głodzenie się, jakieś specyfiki i zamienić to na odchudzanie bardzo racjonalne, może wolniejsze, ale jakby, co się złego może wydarzyć? Skoro zawsze się wydarzało to, że po tygodniu, dwóch, trzech, różnie to było, i tak zarzucałam wszystko, a potem dopadał mi efekt jojo, no to co teraz najgorszego się może stać, skoro już tyle razy się stało coś nie tak? To była różnica, nie? Czyli yy, przedstawienie przed sobą no, tego, że nie ryzykujesz, za bardzo nie ryzykujesz tutaj jakąś, yy, jakąś szkodliwością, dlatego że twoja dieta będzie racjonalna. Myślę, że to jest taka główna różnica. A aktualne odchudzanie... Hmm. Myślę, że w dużej mierze to była chęć powrotu do tego, co miałam, jak już schudłam i takie przeświadczenie, że potrafię to zrobić, że to rozwiązanie gdzieś jest we mnie, tylko ja potrzebuję dobrego czasu na to. I kiedy poczułam, że ten czas nastąpił, że to życie jest takie bardziej ułożone, ja się trochę lepiej czuję, to to zaważyło nad decyzją, że dobra, to jest ten moment i ja będę to robić. Myślę, że też ważnym aspektem było moje samopoczucie. Ja niedobrze się czułam z tym, że przytyłam bardzo to widziałam po ciuchach, że już coraz mniej rzeczy na mnie pasuje, coraz więcej rzeczy, które kiedyś, z których kiedyś byłam dumna, są po prostu na mnie za małe albo za ciasne. I wiecie, bierzecie koszulę, z której się kiedyś cieszyłyście, bo na przykład schodziłyście z wagi 120 kg, po jakimś czasie założyłyście jakąś koszulę, nie? No już się schudło, tyle i tyle i nosicie coś z dumą, bo coś jest dużo mniejsze i mijają lata, ta koszula jest z wami, cały czas ją nosicie, 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 a pewnego dnia się budzicie i nie możecie w nią wcisnąć Barków, nie? Że ona utyka na momencie, kiedy podnosicie ręce do góry, że tam nie ma, że tam opina albo coś się nie dopięło. Nie, wy jej nie możecie włożyć. I dla mnie to były takie czerwone lampki, że. Dobra, przyszedł już czas. Ty się nie czujesz dobrze w tym rozmiarze. Większość twoich ciuchów na ciebie nie pasuje. To jest dobry moment. Nie znajdziecie tutaj historii w stylu, że zaczęłam bo coś tam, bo jakieś fajerwerki, spektakularnego, coś takiego. Nie, taki czas w moim życiu już był na fajerwerki, bo już raz to osiągnęłam w taki sposób spektakularny, czyli że wiecie, tych kilogramów się zebrało aż 40 na minusie. A teraz bardziej tak zaważył rozsądek, chęć do powrotu do tego, co już się miało. Malwik B pyta, czy mam jakieś nawyki żywieniowe, które udało mi się wypracować. Tak, i te nawyki ze mną były nawet w trakcie, kiedy ja przybrałam na wadze w ostatnim czasie. Jest to zdrowsze gotowanie, zdrowsze wybory, sięganie po zamienniki, gotowanie na dużej ilości warzyw, dieta objętościowa, dobiałczanie produktów, czyli szukanie wiecie, źródeł białka, które by pasowały do, do np. jakiejś potrawy, do jakiejś przekąski. Generalnie są to nawyki takie opierające się o zasady zdrowego żywienia. I... One ze mną zostały w większości. Wydaje mi się, że to, co utraciłam albo raczej zaniedbałam, to było picie wody. Kiedyś mm, łatwiej mi to przychodziło, inaczej tego pilnowałam, teraz w takim życiu bardziej domowym, no bo też raz, że pandemia, dwa, że dziecko, to wszystko gdzieś tam mnie bardziej osadziło w tym domu. No to to sprawiło, że gdzieś tam. To picie wody mi uciekło, niemniej pracuję nad tym trochę innymi sposobami. Piję więcej herbat, robię sobie jakieś takie napary, rzucam sobie challenge rano, że masz wybić te szklanki. Nie wiem, w ciągu najbliższej godziny czy coś takiego, ale tak poza tym, to raczej ze mną większość rzeczy została. Niektóre rzeczy po prostu mogły gdzieś tam ulec lekkiemu wyciszeniu, tak jakbyście, wiecie, intensywność nieco zmniejszyły na takiej gałce do ściszania. A tak to jest? Czy coś nowego się udało wypracować? Hmm, myślę, że nie. Myślę, że nic tutaj nowego nie znajdziemy. Raczej po prostu podkręcam tam, gdzie widzę, że coś straciłam, to podkręcam bardziej intensywność. I to się głównie będzie tyczyło właśnie nawadniania i jeszcze tej spontanicznej akcji. Aktywności fizycznej, czyli podbijania ruchu w ciągu dnia, ruchu, który nie jest związany z treningami. Muszę sobie nieraz przypominać, że, żeby się więcej poruszać, żeby coś potańczyć, żeby nie wiem, porobić przysiady, kiedy ekspres robi kawę, kiedyś mi to przychodziło bardzo naturalnie, tak czułam po sobie, że tak reaguje mój organizm, a raczej już. Ten mechanizm jest tak bardzo automatyczny, że to po prostu łatwiej mi przychodziło. Teraz gdzieś potrzebuję większej uwagi, większej uważności, żeby to się zadziało. 75 Joanna Lorenz pyta, czy Thermomix ułatwia mi odchudzanie? E, nie, nie. E, Thermomix mi ułatwia. Raczej życie codzienne wtedy, kiedy jest potrzebny, czyli kiedy mam zaplanowane, że gotuję coś w termomiksie. Ułatwia mi życie wtedy, kiedy muszę zrobić coś, co gdybym nie miała termomiksa, by nie kosztowało dużo czasu, jak jakieś tam tarcie, duże ilości warzyw, wsiekanie itd. No to wtedy owszem jest pomocny, ale nie uważam termomiksa mm, za instrument do odchudzania się. Thermomix w moim życiu też nie pojawił się po to, żebym schudła i też nigdy nie był urządzeniem, którym mocno mi organizował życie i posiłki. On został kupiony do domu, żeby mi ułatwiał gotowanie wtedy, kiedy jest potrzebny ale ja mam w ogóle masę dni, kiedy gotuję bez termomiksa. Głównie termomiks się przydaje wtedy, kiedy robię jakieś rzeczy dla córki, czyli jakieś placki, gofry, wiecie, tam się wszystko samo miesza, samo miażdży i jest to po prostu szybkie i wygodne. Ale na takich standardowych posiłkach, które ja gotuję, no to dalej owsiankę robię sama, nie robię jej w termomiksie, dalej robię swoją metodą zalewania wrzątkiem i łączenia ze skryrem. Jak potrzebuję zrobić obiad, to ewentualnie w nim sobie pokroję warzywa, albo już wstawię tam gotowanie czy duszę, no bo wiem, że nie muszę tego pilnować, ustawiam sobie czas i idę robić coś innego. Nie mniej nie jest to takie moje główne narzędzie do odchudzania się. Moim głównym narzędziem jest mój mózg, gdzie po prostu na bieżąco powstają pomysły na posiłki. Jakbym tak miała wam powiedzieć procentowo, to nie wiem, 20% z naszych posiłków stanowią posiłki z Thermomixa, albo z pomocą Thermomixa, Bo ja też często korzystam z niego jak po prostu z super robota, z super blendera, z super garnka z tymi wszystkimi funkcjami, a nie, że. Sam sobie wyszukuję jakichś przepisów, w tym kuki do czy coś takiego. Także nie, mi nie, osobiście nie ułatwia odchudzania, ale no może być narzędziem, które komuś ułatwi, zwłaszcza osobom, które często z niego korzystają. I myślę, że tym pytaniem o Thermomixa zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Nie chcę też was za długo trzymać, także dziękuję wam bardzo za to, że dzisiaj byliście ze mną, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie mojego aktualnego odchudzania, to zapraszam was do zadawania ich w komentarzu pod tym filmem. Uzbieramy sobie kilka pytań i myślę, że powstanie druga część. Tymczasem dziękuję. Jeżeli podobał wam się ten podcast, to bardzo proszę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube i do pozostawienia łapki w górę, jeżeli słuchacie mnie na YouTube. Pozostaje mi życzyć Wam miłego dnia albo miłego wieczoru. Nie wiem, kiedy konkretnie mnie słuchacie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa. Pa.